Zebrałem na kamerkach 8 amatorskich piłkarzy. Problem tych, że 4 z nich kłamie i tak naprawdę nienawidzi piłki nożnej. A to jest Julia. Ten sędzia piłkarski głównie sędziuje A i B klasy. Sygnał udowodnienia, to są moje kartki, tutaj jest emblemat. Zadaniem Julii będzie wyeliminowanie wszystkich kłamców. Jeśli się to uda, wygra 500 zł. Każda runda będzie trwała 10 minut, po niej Julia zdecyduje, kto jest najbardziej podejrzany, kto dostanie czerwoną kartkę i odpadnie. Słuchajcie, mamy do czynienia z prawdziwym sędzią, także myślę, że dla impostorów będzie trudno. No i bardzo dobrze. Czas start, 10 minut. Najpierw się przedstawcie czy coś. Witam serdecznie, ja jestem Mateusz i przyszedłem tutaj, żeby wam pokazać, że jestem prawdziwym piłkarzem. Trenuję aktualnie w reprezentacji Nurek Kołobrzeg, znaczy klubie, jak to mówi, tak to mówi. No i w wolnym czasie jestem producentem muzycznym też. Mam dryg do właśnie muzyki, do dźwięków. Powiedz, jaka to klasa dźwiękowa? Ja ci powiem, że to jest 7 liga. To jest jeszcze tak nisko, że to są jeszcze ligi powiatowe, stary. Aha, no dobra, dobra. Cześć, jestem Rafał, mam 19 lat. Gram w Polonii Słubice, to jest 4. liga lubuskie. Pracuję jako elektryk, tak jakoś leci, nie? I poza tym jeszcze siłka. To ja jestem Jada i pochodzę z Włoch. Mieszkałam 10 lat w Polsce i teraz się znowu przeprowadziłam do Włoch. Gram w klubie w Bruino. Ja jestem Filip, mam 19 lat. Z piłką mam do czynienia już bardzo długi czas. Aktualnie gram w B-klasie. Jesteśmy spadkowiczami za klasy. W obecnej drużynie jestem od 2 lat. W wolnym czasie pracuję jako barber. No to ja mam na imię Krzysiek. Jestem z Mazowieckiego i gram w B-klasie konkretnie. Wisłę Głubina-Sobowo w klubie. I z piłką no to mam do czynienia od małego tak naprawdę. No to ja jestem Artur, mam 18 lat. Gram w Pożytło Chorzele, to jest B-klasa teraz. Gramy tak, o, na treningi nikt nie przychodzi, więc też ciężko jest coś dogarnąć. No ja chciałem się spytać od razu szóstki, na jakiej pozycji grasz? No najbardziej lubię grać na pomocy, ale w sumie u nas to jest tak, że... A numerycznie byś mógł mi tak powiedzieć, na jakiej pozycji dokładnie się lubisz? Ósemka. Jestem Michał, 19 lat, w piłkę gram jakoś od 6-7 roku życia, tam zaczynałem. Całe życie praktycznie grałem w Polonii z Berg Warmiński. Jest to teraz drużyna w 4. klasie. No jako osoba, która jeszcze chciała bardziej do nauki, to odszedłem od nich, poszedłem do takiej wioseczki grać. Fajna historia. To cześć, jest Janek, chyba to jestem dziadkiem, bo jestem totalnie najstarszy, mam 23 lata. No i gram w piłkę nożną gdzieś tak, powiedzmy od 9 roku życia mniej więcej. Na początku był to Bałtyk, ale o tym nie gadajmy, bo to w Gdyni jest wstyd straszny. No i później była to Areczka oczywiście. Grałem w juniorach, jakby później była matura. Trochę zmieniły priorytety. U mnie zawsze ta piłka była czymś takim bardzo... Dla mnie to było jakby takie hobbystyczne pasja bardziej. Nie wiązałem z tym takiego zawodu rzeczywiście. Obecnie gram tylko na jakichś takich eventach. No dobra, jaki jest wasz ulubiony klub i jakbyście mogli podać, no to podajcie od razu jego przydomek. Przydomek? Klubu? What the fuck? Ja interesuję się angielską ligą i w Anglii w zasadzie zawsze mnie fascynowało to ten Tottenham Spurs. W sensie te koguty, nie? Ja to w sumie zawsze byłem kibicem Barcelony. Zawsze tam jakieś szalczki tu mam, więc w sumie Barcelona w sumie od zawsze. Ale widzę, że kolega z Furki się poddał, więc wiedziałem, że taka reakcja jako Nie no, zajebiście. Ja ogólnie, Bruino jest w Piemonte. Jak wiadomo, co jest w Piemonte, Juventus. Ja jestem za Juventusem i ich przydomek to jest Bianconeri. Ja, jak widać, z Realem Madryt całym sercem, to ich przydomek to wiadomo Królewscy, Los Blancos. Najlepsza drużyna na świecie też można. Ja jestem za Barceloną, od mojego tak naprawdę kibicuję Barcelonie. No i tak mówiłem wcześniej, za Realem ja jestem Królewscy. Tutaj do kolegi co mówił, to jeszcze można dodać, że królowie Ligi Mistrzów. Też można, też. No to co? Trzeci kibic z Barcelony był ugrany, nie? No ja nie powiem Barcelona, bo też będzie tak oklepane. No u mnie na pewno śledzie, w sensie Arka Gdynia, jakby no muszę być dumny z lokalnych oczywiście. Tak poza tym kiedyś śledziłem trochę ligę angielską i powiedziałbym, że Liverpool, bo strasznym byłem fanem Torresa, ale tak to nie mam pojęcia. Może Chelsea ewentualnie, niebiescy. Ja miałam pytanie, ale już chyba za późno. No dawaj, dawaj się, no. Ulubionym piłkarzem. Messi. Messi. Tak jakby zobaczyłem, jak Ronaldinho gra, to mój brat mi pokazał wideo, no to od tamtych czasów i kibicy Barcelonie i Ronaldinho i Messi to moi twój najbardziej ulubieni piłkarze. I koniec czasu, proszę państwa. Nie poznamy wszystkich odpowiedzi. No i teraz tak. Ktoś w tym gronie kłamie. Ktoś czyta z kartki albo z komputera, albo się dobrze wykuł. I teraz zadaniem Julii będzie wskazanie. Kto to może być? Ja bym powiedziała, że trójka. Trójka, jak dla mnie jest czysta. Tak najbardziej zaciekawiła mnie ta 7. klasa.
szkoły podstawowej. Jakby nie słyszałam o czymś takim. No ja też. Masz chyba 6 lig wojewódzkich, o ile się nie mylę. I już ta od 7 tam już dalej to już są powiatowe, nie? Takie okręgowe jakby. W sensie u mnie najniższe to jest B-klasa. To samo. Nigdzie chyba jest C-klasa jeszcze, ale nie... To podejrzane. Słyszałem, że w niektórych województwach C-klasy są, ale bliżej mi z C-klasy jest szalem. No dobra, to słuchajcie, to chyba mamy pewne podejrzenie, w którym kierunku może teraz polecieć czerwona kartka, ale zobaczmy na finalną decyzję Julki. Okej. Okay. Czyli okazuje się, że w tej rundzie odpadnie numer... 1. Nie trudno się domyślić, dlaczego. A teraz niespodzianka. Nasi gracze też będą mieli wpływ na rozgrywkę. Po każdej rundzie będą głosować, kto ich zdaniem jest najbardziej podejrzany. Osoba, która zbierze najwięcej głosów, dostanie żółtą kartkę. Jeśli ktoś bierze 2 żółte kartki, dostaje czerwoną i odpada. Schowam zaraz kamerkę, żebyście nie widzieli. Będziemy głosować oczywiście anonimowo. No słuchajcie, mam remis. Trójstronny remis. Cała dolna belka otrzymała po 2 głosy. No i słuchajcie, w związku z tym nikt nie dostanie żółtej kartki, ale weźcie to pod uwagę przy waszych kolejnych rozważaniach. No i co? Mamy teraz przed nami kolejną rundę, kolejne 10 minut. Jeżeli Julka chcesz o coś zapytać, to możesz teraz. Ja bym się chciała zapytać tak dokładnie, kiedy zaczęliśmy grać. No to w sumie ja zacząłem od 15 grać w taką naprawdę i później no już leciałem dalej do seniorów, jak już miałem 16. No ja ogólnie zaczęłam grać w piłkę, jak byłam młodsza, w sensie jakby kopać, a Ruino gram już 3 lata. No to co, ja tak naprawdę zacząłem grać w piłkę, nie 2-3 lata temu, jeśli chodzi o tak typowo granie w drużynie. Piłką też jakoś, jak miałem 10 lat, 8 te podchody takie, zostawanie dłużej po lekcjach, żeby zostać na tak zwane SKS-y. Tak jakby z piłką, no to zaczynałem, mówiłem, od małego, ale w klubie gram tak od 16 roku życia. Ja zacząłem karierę piłkarską, no tam lubię to grać w wieku 12 lat. Ogólnie zacząłem grać jakoś, jak miałem 7 lat, to była pierwsza klasa podstawówki, tylko że to było takie bardziej granie, że przyszedłem na kilka treningów, bo nie było mojego rocznika. Ja pamiętam, że ogólnie za bajtla jakby tak mocno pchali na zajęcia jakieś i chodziłem na judo. Kiedyś wróciłem z płaczem, to widziałem jak pierwszy matę, tak dość mocno. Była rozmowa trochę, tam właśnie zapisali mnie na Bałtyk, tak 9 jakoś rok życia to był. Ja mówię, ja nie jestem profesjonalnym piłkarzem, amatorem, co nie? Wiadomo, lubię się czasem zapalić, jak ktoś poczęstuje, to wiadomo, no nie? Nie, no to akurat prawda. Beklata, no to akurat tak. No tak, nie wiem jak wy, ale na przykład jak są mecze w moim przypadku w niedzielę, no to nie ukrywam, że na przykład połowa składu często na kacu przyjeżdża, nie? Pamiętam 2 lata temu, jeszcze przed spadkiem znowu do B-klasy, to też każdy piwo pił. Też sam browarka wypije czy coś, ale żeby za szlugi czy coś łapać się, no to szkoda mi trochę płuc, jak ja biegam dosyć szybko. No, nawet kiedyś mieliśmy taką bardzo amatorską ligę, gdzie sobie po prostu graliśmy na podwórku tak z ziołkami, jak miałem 15 lat i nawet pamiętam, była taka drużyna, która mówiła, że oni grali pijani, żeby być przygotowani na wszystkie warunki. Jakby to było takie śmieszne, ale o takich zwykłych szlugach to jakoś nie kojarzę. Może czasami coś tam epeta palił. No ale to i tak nie to samo co szlugi, nie? Nie no, szlugi to syfek, nie wiem. I to ja mam takie trochę lepsze pytanie w sumie. Bo szukamy kogoś, kto nienawidzi piłki nożnej, nie? Nawet nie, że fanów, tak w sensie amatorów w ogóle, tylko kogoś, kto właśnie nienawidzi. Na pewno oglądaliście bajki, jak byliście mali, na 100%. No tak, Super Striker, no właśnie, ja się wychowałem na Galactic Football. Ja nie, ja się wychowałem na Super Striker. Pamiętacie na przykład bohaterów Super Striker? Wszystkich nie, ale mogę ci... Ale tak, żeby kogoś tam wymienić. Ten na bramce to był chyba Beton, czy coś takiego? Ja nawet nie kojarzę tej bajki. To była bajka, która mi totalnie jakby nie podobała się i zawsze to był skip. Osobiście tej bajki zbytnio nie lubiłem, ale często oglądałem, bo niektóre momenty były głupie i z tego powodu. I mój ulubiony akurat postacią z tego był Gipki Rafon, Jamajczykiem chyba tam jest, nie? I jeszcze ściana, bo nikt go nie rozumie. Rządzi ściana! Dobra, w sumie ile mamy czasu? Dobra? Minutkę. Czy ja mam jeszcze takie pytanie na szybko do trójki tylko, bo jak jesteś z Włoch, grałaś w Football Mario, czy nie? Nie grałam w Football Mario, w sensie ja ogólnie jak grałam, to grałam w FIFA z bratem na PlayStation jeszcze. Właśnie chciałem zapytać, czy ktoś tutaj gra w FIFA, bo osoba, która nienawidzi piłki na szukany, nie powinna grać w piłkę, nie? No i w sumie możemy się też uargumentować tym. Koniec czasu, proszę państwa! Słuchajcie, będziemy mogli się podpytać o FIFA w następnej rundzie, to znaczy te osoby, które dostaną się dalej. Na pewno jedna z osób zgromadzonych na kanale teraz odpadnie, no i teraz zadaniem Julii będzie wskazanie, kto to będzie. Także możesz się zastanowić, jeżeli chcesz jeszcze coś dopowiedzieć co do tej rundy, to jak najbardziej, a potem możesz mi wysłać numer na privie. Powiem wam tak, że to mi niezbyt w ogóle cokolwiek dało. Nie wiem dlaczego przy jednej osobie mam dwa pytajniki, ale generalnie to no ją napiszę. A jaka to jest osoba? Masz jakieś pytania w ogóle? Zaraz się dowiemy, jaka to będzie osoba, bo to pewnie ona odpadnie.
dokładnie. To możesz wysłać na priv, jak już wiesz, chyba że jeszcze się wahasz. Wahasz się, waham, ale mam przy dwóch dwa pytajniki, także takie losowanie. Mamy decyzję, ja już wiem, kto odpadnie w tej rundzie. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się. Ja też nie. Mam przeczucie, że to ja. Ja szczęście, że to ja, nie? Ja też tak. To samo uczucie. Słuchajcie, prawda jest taka, że Julia wybrała numer 4. Okay. Jeden kibic strzał mniej. A teraz jeszcze przed nami głosowanie, także zastanówcie się, kto waszym zdaniem jest tutaj hejterem piłki nożnej. Tym razem ktoś dostanie żółtą kartkę, ponieważ sporą przewagę otrzymała ta osoba. 4 głosy aż padły na 6. Także słuchaj, jeżeli chcesz pozostać w grze, to lepiej w następnej rundzie się dobrze wytłumacz. Nawet wiem, o co chodzi, z czego ta kartka jest, no ale to... Julka, jak masz jakieś pytania, to teraz jest ten czas. Ja mam takie pytanie, czy macie jakieś medale, czy ewentualnie możecie je pokazać, jakieś puchary, jakieś swoje osiągnięcia? Ogólnie najpierw medale wezmę. Co? Ile ty tego masz? To są tylko medale, jak chcesz, nie? Tylko wiesz, spoko by było, gdybyś pokazał jakiś, że on jest za osiągnięcia piłkarskie, a nie. Ja też mam dużo takich medali, gdzie one są po prostu za udział w biegu, albo za lot balonem. Czyli... Pierwsze miejsce jakieś. I tylko rodzinne. Jebaniutki, dostał medal za piknik. No nie wiem, mam jakieś pierwsze miejsce tutaj. Dobra, chyba starczy, nie? Bo czas leci, a... To ja będę tylko w tle pokazywał w razie tego. Ja mam takie pytanie, bo tam większość mówiło, że jest za Barceloną, co nie? A możecie wymienić po 5 piłkarzy, każdy z waszego jakby ulubionego klubu? Każdy miał równe szanse, to możemy z reprezentacji Polski, bo każdy zna. No właśnie, ja nie znam. Aha. Ja mogę z reprezentacji. Lećcie, ale może nie 5, lećcie po 3. Reprezentacja Polski, czy... Ulubiony klub, let's go. I żebyś nie powtarzały. To ja wezmę po prostu z Arki, jakby, bo to jest mi najbliżej sercu i wezmę Gol, Lipowski i Szymański, powiedzmy. Dobra, to ja z Barcelony, trójka moja ulubiona, Xavi, Iniesta i Busquets. No to ja z Realu biorę Vini, Ronaldo i Benzema. To ja z Barcelony biorę Messi, jego Ronaldinho i na przykład niech będzie Pique teraz, który już nie gra. To ja biorę z Juventusu Chiesa, Locatelli i na przykład Szczęsny, a ten co już nie gra, no to na przykład Gianluigi. No ja chciałem wziąć właśnie Messiego i Ronaldinho, bo ja ogólnie gram w piłkę, ale żeby oglądać dzień w dzień i tutaj was zaskoczę, nie oglądam tak, żeby znać wszystkie kluby i wszystkich piłkarzy, dlatego w sumie Messi moim ulubionym i Ronaldinho, a tak, żeby znać składy i tak dalej, no to nie. Ale to nawet nie wymienisz 3? Uuu, śmierdzi. No mówię, że nie oglądam piłki, ale gram. To mi to śmierdzi, stary. Śmierdzić, ale nie oglądam. A wymień trójka w ogóle, nie? 3 osoby, które kopią piłkę. Ale z Polski czy skąd? Skąd w ogóle? Oprócz Messi i Ronaldinho. Mogę z Polski polecieć. No, ale nie może być Lewandowski. No to dobra, no to Pazdan, Grosik, Fabiański, Szczęsny, Błaszczykowski, chociaż już nie gra, chociaż go lubiłem bardzo. I pamiętam, mogę wam, nie wiem, udowodnić, że pamiętam, jak popsuł karnego, chociaż według mnie i tak się nic nie stało. Tak jakby nie z Polski, tylko kogoś innego? Szczerze, nigdy nie miałem jakby do nazwisk ani imion przyciągałem uwagi, ja po prostu oglądałem, nie? No właśnie, ja tak powiem, że tylko oglądasz tą Polskę. Czyli Barcelona nic nie powiesz, nie? Każdy piłkarz przynajmniej zna kogokolwiek z zagranicy takich, no nie, mniej znanych. To... I tak jak grasz w piłkę, czy grasz w FIFA, czy cokolwiek, to i tak znasz zawodników z zagranicy. Dwójka, no, a znasz, znasz może kogoś takiego jak Mekambe? Mekambe? Chyba... No. Mambe? Mogę wam nawet powiedzieć, kto zdobył złotą piłkę, bo zdobył ją... No, nic ciężkiego. Ale udowodnił teraz. Jaki mecz wam sprawił największą przyjemność? To każdy powie to sam. Przecież. Nie no, u mnie to jest comeback Barcelony z PSG w Lidze Mistrz. Neymar to klasa mecz akurat wtedy. No, Neymar, Messi, Suarez. No ja na przykład mogę powiedzieć, że Euro 2020, ale tak naprawdę się odbyło w 2021. Byłam w restauracji moich rodziców wtedy i byli Anglicy wtedy z nami. Oni zaczęli do mnie, wiecie, tak o, takie znaki i kazałam wypierdalać i wygraliśmy finał tutaj ligi, pokali. Finał ligi, finał Euro? Tak, 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 to było wtedy. Tak. Te nie dziwię się, Anglii. Czemu? W sensie, że co przynajmniej jakieś znaki mogli pokazywać, bo no, no. Oni byli no, na trudno. Metru. Gorsi byli. Tyle, koniec. No wiadomo. To. Ja tak od siebie powiem, że chyba takie największe emocje to właśnie nie taki mecz pokroju Argentyna, Francja, Fino i w ogóle, bo taki, którego rzeczywiście doświadczyłem i to chyba był w ogóle mecz pokojowy. One są najlepsze, bo tam obie strefy kibiców razem krzyczą jakby to samo. I to właśnie był pokojowy Lecha z Arką i coś pięknego, no przysięgam. Taką aż czuć taką miłość kibicowania. No to mój najbardziej taki
mecz, który wzbudził emocje, to był finał Mistrzostw Świata. No ja mówiłem, ja jestem wielkim fanem Messiego i jaki on był przede wszystkim wyrównany i to, co się w nim działo, że Messi strzelał bramkę, tutaj Messi kolejno strzelił bramkę, tutaj Mbappe wyrównał, potem karny jeszcze. U mnie to będzie na pewno Portugalia, Hiszpania, co Portugalia 3-2 wygrała. Ronaldo z wolnego bramkę strzelił taką ładną, jak to miał kiedyś w zwyczaju. No dobra, masz ktoś jeszcze jakieś pytania? Macie całe 10 sekund, także. No to co w takim razie? Teraz zapytamy Julkę, co sądzi o tej rundzie, kto jej zdaniem jest najbardziej podejrzany, a potem wy będziecie mieli szansę, żeby wręczyć komuś kolejną żółtą kartkę. Najbardziej podejrzana jest jedna osoba. Sama nie ogląda meczy za bardzo zagranicznych, aczkolwiek jakichś tam piłkarzy jednak znam, a nie tylko z memów. Myślę, że decyzja jest prosta. Domyślam się, kto to będzie, ale na wszelki wypadek potwierdź mi na privie. Zaskoczenie. Chyba, że źle to był ten, ale myślę, że to o co mi chodziło. Nie no, prank. Chodzi o dwójkę, niestety pożegnamy się z dwójeczką teraz. Dobra, siemajko. A nasza pozostała piątka może teraz zagłosować. Kto waszym zdaniem jest jeszcze bardziej podejrzany? Czy szóstka się trochę oczyścił, czy macie jakiś nowy target? Zobaczymy, oddawajcie głosy. Można nic nie dawać? Czy... Możesz na siebie co najwyżej. A co, to wolę nie. Słuchajcie, będzie karteczka w tej rundzie. Trzy głosy zebrała ta osoba. No i jak się nie trudno domyślić, jest to szósteczka. Druga żółta kartka, a to znaczy, że odpadasz. Miłego. Zero realnowców. Zaraz chwilę, przed nami kolejna runda, to już będzie czwarta. Julka, czy masz jakieś pytania? Oczywiście, że mam. Jak sobie radzicie ze stresem przed meczem albo po przegranym meczu? Dobra, to jest super pytanie. To słuchajcie, wasze 10 minut zaczyna się teraz. Najmiłej rozmowy. Ja ogólnie bardzo źle sobie radzę. W sensie, ja bardzo przeżywam wszystko. I na przykład jak tutaj nawet byłam, jak już jestem na boisku, to bardziej. A później już po jakimś czasie schodzi, a jak przegrywam, to zaczynam płakać. No ja przed meczem można powiedzieć, że troszkę się stresuję. Ale jak wchodzę na boisko, tak jakby wiem, co mam zrobić i ten stres tak jakby stopniowo z każdą minutą już schodzi w trakcie meczu. Głównie to schodziło już, kiedy wchodziłem na boisko, się witaliśmy z publicznością. No ja mam ogólnie ADHD, w sensie nawet teraz tutaj czasami małą kostkę Rubika sobie tak po prostu skręcam, jak się stresuję. A no z przegraną to pamiętam, że chyba sobie radziłem słabo trochę. Często jakby zwalałem winę na kogoś i to było tak mocno widoczne, ale mam nadzieję, że się zmieniłem. To jeszcze odnośnie tego ja dopowiem tak tylko, że ja dużo winy też brałem akurat na siebie. Jasne. Był wynik 1-1, no i miałem piłkę jakby w naszym polu karnym, nie? Bo to już był koniec meczu. Chciałem wybić na aut, żeby było na spokojnie, mogliśmy osapnąć, żeby można było wrócić. I mój tata, będąc na trybunach, powiedział, że zastaw się, żeby wyszło za linię bramkową. Tak się zastawiłem, że sfaulowałem gościa, zrobił karny, no i przegraliśmy mecz. I się rozpłakałem naprawdę wtedy. To też w sumie miałbym pytanko do was, co najbardziej wam sprawia przyjemność na boisku? Taki efekt, który was, jak was podnieca na duchu. No to zapewne jak strzelisz gola, to jest fajne uczucie. Znaczy u mnie strzelanie gola niby wiadomo jest satysfakcjonujące, ale mi największą satysfakcję sprawiało to, jak widziałem po prostu jak przeciwnik jest strasznie wściekły, jak mu biłem, jak go jakoś opiwałem, cokolwiek. Może to jest takie straszne, nie wiem, że ja jestem jakimś skurwysynem, ale... Dla mnie no chyba najlepszym uczuciem jest jedno, no to strzelenie bramki, a takim najlepszym uczuciem myślę, to jest jak dostanę pochwałę od mojego, jednego z dwóch trenerów, no konkretnie od mojego trenera Sławka. Bardzo ciężko od niego pochwałę dostać, że tak powiem, o. A to u mnie może takie trochę mało powszechne w piłce nożnej, natomiast nie strzelanie gola. Ja lubiłem, jak dałem takie dokładne podanie i to była asysta, z której wpadła bramka, na przykład takie idealne na wyjście pole, gość schodzi, jest sam na sam. Słuchajcie, a ja może takie trudniejsze podkręconą piłkę. Może opiszecie swoje treningi tak chociaż pokrótce, jak wyglądają? To u nas to wygląda tak, że najpierw się rozgrzewamy, biegamy i w ogóle i później jakby trenerka nas dzieli na dwie drużyny i jakby gramy mecz. No i w sumie później się znowu rozgrzewa. Znowu musimy biegać, bo nam każe. No i później idziemy sobie. Ale czy gdzie idziecie? A w sensie do domu. Aha. Mało szczegółowo. Ale to co, że macie trening, to tylko biegacie? To jest tak, że jakby jest najpierw bieganie, później jest rozgrzewka na nogi i że jakby, nie wiem jak to, takie słupki i jakby tak, ja nie wiem jak to jest po polsku. Ale jest tam gra w piłkę nożną? Tak. Później nas pani dzieli, trenerka, na dwie drużyny i po prostu gramy. I później znowu biegamy jakby po tym, jak pograliśmy. W jakiej klasie rozgrywkowej grasz? W serię B. A na jakiej pozycji? Ja gram na lewym, boże, na napastniku. No dobra, a treningi strzeleckie macie czy coś takiego? No bo jak jesteś napastnikiem, no to też na pewno trening strzelecki musi być, nie? No też. Ja mam takie pytanie. Jaką cyfrą się opisuje twoją pozycję zwykle? No ja ogólnie mam
siódemkę. Ale jak się określa, tak się, jak się określa z numerem przekreśla? Nie wiem. No to jest takie pytanie kluczowe dość. Przy tym, że jak się gra w klubie, to na pewno. No powinno się wiedzieć. No to nie wiedziałam akurat. Na pasik to jest po prostu jako 9 się określa numer. Tak, ja. Ogólnie trochę też odbiegałem tego pytania, bo mieliśmy trening, wszyscy wybrać. Ja grałem w dwóch klubach, to no w Bałtyku to w ogóle za dzieciaka. Pierwsze 15 minut to u nas była taka rozgrzewka dość gruba, że po prostu nie było żadnej kontuzji. Następnie było jakieś takie, nie wiem, coś zaplanowane. U nas zwykle trener brał takie rzeczy, które nam nie wychodziły, ale z reguły to właśnie było tak, jak mówiła koleżanka, coś tam ze słupkami w ogóle. No i oczywiście musiał być sparring, no bo inaczej nie mogło być. No ja gram w PK, no to nie jest jakiś tam, wiesz, poziom, żeby tam dużo trenować tu czy coś. Ten jakieś tam rozgrzeweczkę, jakieś tam postrzelamy sobie na bramkę, czy jakieś takie to jest ćwiczenie, które da podobanie, czy wymyśli trener. I potem gierkę gramy tak naprawdę. Zbieraliśmy się na trening, jeszcze trening się nie zaczął, to było, graliśmy w dziadka, przyszedł trener, biurka, zrobili kilku okrążeń wokół boiska albo minus, ćwiczenia jakieś w parach. Po tej technice oczywiście przychodził na strzały, dribbling, a po tym najczęściej graliśmy gierkę. A może jeszcze powiemy, ma jakieś swoje te przypuszczenia czy coś? Ja jak miał powiedzieć, to tylko to, że ja też na lidze w ogóle włoskie, a nic się nie znam i mi to tak troszeczkę jakby śmierdzi, ale to tylko z tą dziewiątką, jakby no więcej podejrzeń nie mam. Jeśli ja nie rozumiem. No nie, jest okej. No to ja tak naprawdę na to poza tym, że trójka na trochę się walnęła z tym, tak naprawdę jeszcze nie mam dużych podejrzeń do niej, a ósemka mi się wydaje, że no znasz takie historie i w ogóle, może ktoś ci to opowiadał, może tam jak byłeś mały, coś mi nie gra w tobie, tak jakby mam przy tobie dwa znaki zapytania. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak to może być tutaj, bo na nikogo nie mam zbytnio tyle. Nie ma. Ja też nie mam w ogóle pomysłu. Dobra, bo w sumie jesteśmy już po czasie, mamy wszystkie oskarżenia, a teraz finalne decyzje podejmie Julka, także słuchaj, kto ci tutaj najbardziej podpadł w tej rundzie? Mam wrażenie, że już Incestora nie ma, ale no to gdzieś jak nie się wyeliminować, nie ty bez problemu ogólnie dla mnie, nie? No musisz, tak, zgadza się. Dobra, to ja już widzę, że dostałem od ciebie wiadomość. No to słuchajcie, to mogę wam przekazać w takim razie decyzję. Dla mnie jest ona zaskoczeniem, spodziewałem się innego obrotu spraw, ale ja nie będę dyskutować z sędzią. Słuchajcie, osoba, która teraz odpadnie, ma szczęśliwy numerek 7. Oj, a my dalej pokazałem. A teraz jeszcze czeka pozostałą trójkę głosowanie. Słuchajcie, trójka otrzymała jeden głos, piątka otrzymała jeden głos i ósemka otrzymała jeden głos, także nikt nie dostanie żółtej kartki. Przechodzimy do następnej rundy. Julka, jeśli masz jakieś pytanie, to zapraszam bardzo serdecznie. Oczywiście. Czy gracie za jakąś, że tak powiem, kasę, bo w niektórych B-klasach się zdarza? Nie. Ja w B-klasie też nie spotkałem na razie, żeby coś było za pieniądze i ja też nie gram. Dopiero w A-klasie słyszałem, że tak jakby kluby płacą zawodnikom, ale w B-klasie nie spotkałem jeszcze. Ja szczerze podobnie, w sensie ja nie grałem nigdy za kasę, ale to wiadomo, ja byłem młody, ale tak po znajomych, co grali w B, to też nie słyszałem. Nie, to tylko coś w Podkarpaciu jest nie tak. Ja mam takie pytanie, czy wy może macie jakieś koszulki piłkarskie, które chcielibyście pokazać? Na przykład jakiegoś klubu czy coś? Na pewno mogę tą pokazać. Ona jest bardzo śmieszna, bo to są podpisy. Byliśmy na meczu charytatywnym. Wow, cały zestaw. Okej, okay. Każdy coś ma. Gdzie najśmieszniejszą, jaką mam, z browarem. To ja mam koszulkę Honduras reprezentacji. Mam koszulkę Torino. Tutaj mam koszulkę Mohameda Salaha z Liverpoolu, bo byłam w Egipcie i chciałam koszulkę Egiptu, ale nie byłam z Liverpoolu. No to akurat zazdroszczę. Słuchajcie, to ja mam pytanie. Chciałem, żeby każdy z was opisał mi event wyjazdowego meczu. Jak to wygląda u was? To zwykle był podstawiony autokar, albo jakiś taki bus większy. To zbieraliśmy się na konkretną godzinę, tam wiadomo, była jakaś taka przemowa czy coś. Oczywiście w środku się śpiewało, dojrzeliśmy na miejsce, graliśmy jakby na jakimś Orliku albo gdzieś. No, u mnie zależy w sumie jak, no bo jedni na przykład własnymi dojeżdżają samochodami, jedni busem. Ja się na przykład w większości na mecze wyjazdowe pakuję do busa, no bo no wiadomo, tam po meczu, no to czasami sobie można troszkę gardziło wyspuchać, jak już się zagrało dobrze, zwłaszcza po wygranej, nie? To u nas to wygląda tak, że wszystkie się zbieramy przed kościołem w Brój, no. Później się rozgrzewamy po prostu na boisku, no i tyle. Kto by zainspirował tak właściwie do grania, czy jakby to po prostu tak wyszło, bo wyszło, czy nie wiem, jakiś mecz, czy jak? No to ja mam włoską rodzinę, a piłka we Włoszech jest bardzo ważna. Mój tato mnie zaprowadził pierwszy raz. To u mnie było takie coś, chyba głównie mi zainspirował wujek, bo pamiętam, że jakby u nas w domu nie można było za bardzo tam pić coli, jeść chipsów, takich rzeczy, a jak przyjeżdżał wujek, był mecz, to od razu się odpalało wszystko na raz, jakby mi się też te mecze bardzo dobrze kojarzyły. Później jakoś za bardzo nie grałem, gdzieś tam może tak z chłopakami na podwórku czy coś, to może bardziej koledzy w sumie, bardzo mi się podobało.
interesowało kibicowanie, może nie aż tak granie, ale no byłem zajarany po prostu tym wszystkim. No a ja, jak byłem dzieckiem, no to brat mi pokazał na granie Ronaldinho, tak jakby cała zajawka z piłką zaczęła się od tego. Słuchajcie, jesteśmy już po czasie, także teraz czas na przedostatnią decyzję Julki. Pomyśl, czyli w tym gronie jeszcze może być ktoś, kto udaje? Znaczy moim zdaniem chyba nikogo już nie ma, żebyś ciemniał. No każdy coś pokazał, jakby... Nie, ja wiem, no dla mnie to teraz będzie taka wyliczanka, bo jakby nikt mnie nie przekonuje jakoś, że w ogóle nie lubię piłki, bo tutaj widzę sorry fanatycy. Dobra, słuchajcie, mam decyzję, wiem kto teraz odpadnie, wiem kto dostanie się do finału i może zróbmy to w ten sposób, że ja powiem, kto się dostaje do finału. Na pewno będzie to numer 5. A druga osoba? No cóż mogę powiedzieć, trochę damska solidarność, bo to trójka dostaje się do finału, a zostałem się teraz pożegnamy. No dobra, to elożero, to dzięki wielkie. Także przechodzimy do ostatniej rundy, ostatnie 10 minut. Julka, jeśli masz jakiekolwiek pytania, to oczywiście śmiało, ponieważ po tej rundzie będziesz musiała podjąć finalną decyzję. A byłeś kiedyś na jakimś stadionie i coś, nie wiem, zapadło w tym stadionie, że coś ci się podobało na przykład? Stadiona to byłem głównie na Narodowym parę razy, ale dalej nie wyjeżdżałem nigdzie na razie, a chciałem pojechać teraz na mecz Barcelony ostatni w sezonie na Camp Nou przed budową był. Bardzo mi na tym zależało, ale niestety nie udało się. Aha, no to ja byłam na stadionie Milanu i Juventusu i na Juventusu mi się bardzo podobało, dlatego że pozwolili nam wejść do szatni. Ja zrobiłam sobie zdjęcie, czy tam filmik chyba nagrałam, że jest nazwisko Chiesa i się tak podjarałam. To jest mój idol, co nie? I było mega fajnie. A Milan to Milan, jebać. Słuchajcie, gadaliśmy o piłkarzach, gadaliśmy o klubach, gadaliśmy o stadionach, gadaliśmy o treningach, ale nie gadaliśmy o trenerach. Jakiś taki najbardziej ikoniczny, najbardziej ulubiony wasz trener. Let's go. Mój to jest Mancini, reprezentacji Włoch. A możesz wymienić takich trzech najpopularniejszych trenerów, którzy są, no myślę, w świecie piłki teraz aktualnie najbardziej. No to Mancini, jak powiedziałam. Jeszcze może być Maldini. Maldini. I ogólnie głównie włoskich znam. Wymieniasz takich trenerów, których akurat znasz, nie? Ale mi chodziło bardziej o takich, którzy w świecie piłki, myślę, że najwięcej osiągnięć mieli. To chyba bardziej mi chodziło o Sir Alexa Fergusona, tego Guardiola, o Mourinho, na przykład Ancelotti'ego, Carlo Ancelotti. Nie, dobra, ja bym nie wymieniła, bo jakby tak troszkę mniej o mnie obchodzą. Myślę, że to naprawdę bardzo znane nazwiska i że no trochę... tak, w sensie ja ich kojarzę, ale nie byłabym w stanie jakby, wiesz, z głowy ich zapamiętać. No to trochę dziwne akurat. Trochę dziwne. Ja tylko słowo mówię, Julka, nie? Nie wiem. Chciałam się w sumie zapytać tylko tak typowo, czy wiecie, co to jest spalone, ale to chyba by było za proste. Czy wiecie, jak jest ten czas doliczany przez sędziego, czy on może zostać jeszcze przedłużony, jak on upłynie? No tak, może być. Może być, niedługo, ale w tej doliczanie czasie już są te jakieś tam przerwy. Według własnego uznania jeszcze trochę doliczania tego czasu, nie? Wy obydwoje gracie w B-klasie. To ile jest zmian dla B-klasy? Czekaj, no na pewno my tam się zmieniliśmy. Pięć na pewno, mieliśmy na pewno zmian, ale czy więcej, to nie jestem pewny. Ja nie widzę tej impostora. Ile się meczy kibluje za czerwoną kartkę? To zależy tak naprawdę od przewinienia. Co? Bo na przykład u nas w B-klasie, no to było tak, że na przykład jak się walnę, no to na przykład 5 meczów mógł dostać. No jest sporo, myślę. Tam za jakieś ostrzejszy ślizg, to chyba tam 2-3 mecze były. 2 żółte kartki, no to jest jeden mecz od siatki, nie? Tak, to faktycznie zależy ilość meczy, bo to nawet nie sędziowie oceniają, tylko jeszcze ktoś wyle. Dokładnie w tej sekundzie minęło 10 minut. Także już usłyszeliśmy odpowiedzi na wszystkie pytania. Już teraz się więcej o trójce i piątce nie dowiemy. Dowiemy się natomiast zaraz, kto wygra 500 zł. Zastanów się dobrze, ponieważ jeżeli teraz wskażesz osobę, która nie jest piłkarzem, na zwycięzcę konkursu, to nie wygrywasz nic. Napiszesz mu, no to może powiedz, jakie masz przemyślenia czy coś, jakie masz przypuszczenia. Ogólnie nie wydaje mi się, żeby któreś z was nienawidziło piłki. Generalnie z tego quizu wynika, że jednak jakąś tam wiedzę macie. No dobra, tak czy siak, ktoś musi odpaść. Tylko jedna osoba może dzisiaj z piłkarzy lub agentów wygrać 500 zł. Zresztą masz tam jakieś notatki, tak? Jeszcze patrzysz. Nie. Jakby... Wszystko zapisane. To mamy finalną decyzję. Wiemy, kto dostanie się do wielkiego finału i kto na pewno wygra 500 zł. Uwaga, podaję numer osoby, która wygrywa. Jest numer... 3. Także niestety... Z piąteczką musimy się teraz dosłownie na minutkę pożegnać. Dobra, to słuchajcie, teraz przed nami odkrycie prawdy. Zobaczymy każdą z osób, która odpadła w dzisiejszym programie i dowiemy się, jaka jest prawda, czy są piłkarzami, czy też nie. Zaczynamy od pana z numerem 1. Słuchaj, co tam z tą ósmą ligą? Grasz w niej? Powiem ci tak, to była siódma, a po drugie istnieje taka liga faktycznie, bo mój wujek jest założycielem tego klubu. Tu mam piłkę, ale byłem hejterem. Pozdrawiam. Siema, czwóreczko. Ja w sumie nie wiem, czym zawiniłem, ale no przyznam, niestety błąd sędziego, koszulka zobowiązuje, jestem piłkarzem. Zgadza się.
Pierwszy błąd Julki. Dwójeczko, witam serdecznie. Powiedz nam, jaka jest prawda. Dobra, ja ogólnie to byłem impostorem. Czyli słuchaj, mamy już dwóch hejterów. Jeszcze tylko dwóch musimy znaleźć. Zobaczymy, czy szósteczka był takowym. Witam, szósteczko. Nie byłem, ja tutaj piłkarz jestem. W sensie piłkarz, bardziej fanatyk. No, lubię sobie pograć z kolegami na Orliku. Gdzieś tam w tym klubie jestem. Sama prawda. Następna osoba, która odpadła, to była siódemka. Witam, ja byłem safe. Nawet z tymi medalami. Tak, on pokazał medale i to nawet prawdziwe były, tak? Dziaka, lost. Aha. Oczywiście, okay. Żartuję. Ósemeczka, witam serdecznie. A, siema, wszystko zmyśliłem. Przedłem kosza. Ale no, kurczę, bardzo dobrze ci szło. Chciałem pozdrowić siebiego Benka, który mnie całą noc przygotował do tego. Teraz posłuchamy piąteczki, jaka jest prawda? No ja myślę, że mogę tylko jedną rzecz pokazać, no oczywiście, że jestem. Tak, zgadza się, piątka jest piłkarzem, a trójka hejterem! I udało jej się dostać do samego końca! Jak ty to zrobiłaś, to ja nie wiem. Ja tylko stałam rogu mojego taty i moich braci. No to słuchajcie, finalnie trójka wygrywa 500 zł, a niestety Julka, zostajesz z niczym. Trójeczko, a jakbyśmy cię zapytali, co to jest spalone, to byś wiedziała? Tak, to było dobre pytanie. To wszystko na dziś, dzięki za oglądanie. Tu jest cała playlista z moimi filmami w podobnym stylu.